W Ostrołęce systematycznie zwiększa się liczba dostępnych mieszkań. W najbliższych miesiącach zakończy się budowa dwóch nowych bloków przy Alei Jana Pawła II, a władze miasta już planują budowę kolejnych mieszkań socjalnych. Dużą aktywność wykazują deweloperzy, budują mieszkania. Również samorząd miasta Ostrołęki podejmuje się starań w tym sektorze. Również podejmujemy inwestycje mieszkaniowe. Mam tu na myśli chociażby budowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego dwa bloki przy Alei Jana Pawła II. Tutaj znany system wkładów przyszłych lokatorów i potem reszta jest spłacana w czynszu. To jest bardzo ciekawa i atrakcyjna propozycja dla Ostrołęczan. Jak powiedział nam Adam Galanek z Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, budowa nowych bloków nie byłaby możliwa bez wsparcia miasta, które udzieliło poręczenia majątkowego OTBS-om. Dzięki temu firma w 2010 roku mogła podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wykonanie nowych budynków mieszkalnych. Każdy z tych budynków posiada po 32 lokale mieszkalne. Powierzchnia tych lokali wynosi od 33 metrów kwadratowych do 67 metrów kwadratowych. Przydział mieszkaniowy został już dokonany. Końcowe prace przewidywane są na drugi kwartał tego roku. Przewidujemy, że pod koniec lipca, sierpnia będzie można się wprowadzić, będziemy mogli wprowadzić nowych najemców. Miasto nie zapomina także o budownictwie socjalnym. Obecnie trwają konsultacje, gdzie powinien powstać kolejny blok tego typu. Druga forma budownictwa, którą realizujemy i będziemy realizować w najbliższych latach, czyli budownictwo socjalne. Jest w Ostrołęce spora grupa osób, których niestety nie stać na własne mieszkanie i tutaj też również troszczymy się o tą grupę osób. Udało nam się wybudować blok socjalny przy ulicy Legionowej na osiedlu Wojciechowice i również w najbliższym czasie przystąpimy do projektowania kolejnego bloku socjalnego. W tej chwili trwają konsultacje, gdzie ten blok będzie miał swoją lokalizację. Oczywiście również chcemy inne budynki, które już w tej chwili funkcjonują jako budynki z mieszkaniami socjalnymi, żeby albo rozbudowywać, albo budować kolejne mieszkanie już w formie nadbudowy tych budynków i tutaj taką lokalizacją byłby budynek przy ulicy Kołobrzeskiej. Trwają już teraz ostatnie już prace aktualizacyjne. Posiadamy dokumentację na nadbudowę tego budynku. Jak podkreśla Paweł Stańczyk, jeżeli uda się uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe, realizacja tej inwestycji mogłaby rozpocząć się jeszcze w tym roku.